Witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest Ola z Owerny. Witam Cię, Olu. Dzień dobry, Bogusiu. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy i mam nadzieję, że powiem coś ciekawego i z sensem. Olu, powiedz na początku, gdzie znajduje się Owerna? Owernia to jest centrum Francji, serce Francji. Możemy powiedzieć, że to jest najważniejsze miejsce we Francji, jak dla mnie, i najpiękniejsze. A kiedy zdecydowałaś się wyjechać do Francji i dlaczego akurat do tego kraju? Czy zdecydowałam się wyjechać, to tak naprawdę nie mogę tego powiedzieć, że ja się zdecydowałam wyjechać. Moja przygoda już z Francją zaczęła się, no, 10 lat temu, kiedy podczas studiów postanowiłam wyjechać na wymianę studencką. I to było wówczas do Paryża, to było w 2014 albo 2013 roku. I tak jakoś mi się spodobało, że przedłużyłam sobie ten pobyt do 3 lat. Tam poznałam mojego obecnego partnera. No, ale że ja jestem dość rodzinna i takie mam patriotyczne zacięcie, więc bardzo mi się tęskniło za Polską i wróciliśmy razem do Polski. Mieszkaliśmy 5 lat w Polsce, no ale coś nas tutaj jeszcze pognało znowu w tą stronę i jesteśmy znowu we Francji razem, ale już w zupełnie innym miejscu, bo nie można porównywać, a właściwie należy porównać region paryski tutaj z Owernią. To jest zupełnie coś innego, to jest niebo i ziemia. Gdybym miała drugi raz wyjechać do Paryża, no to nie, to bym się nie zdecydowała, dlatego że to jest zbyt duże miasto, zbyt szybkie, zbyt dużo ludzi jak dla mnie. Ja lubię ciszę, spokój, a tutaj to jest właśnie to, o czym mówię, czyli cisza, spokój i piękne widoki, natura po prostu. A twój partner jest Francuzem? Nie, 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 Polak, Polak. A jak wygląda twój dzień pracy? Ja może zacznę od tego, bo nie wiem, czy to już padło. Jestem filologiem romańskim, skończyłam studia w Toruniu. I mój dzień pracy na tę chwilę wygląda w ten sposób, że pracuję na własny rachunek, udzielam lekcji online z języka francuskiego, głównie tym się zajmuję. Również tłumaczę, aczkolwiek coraz mniej, dlatego że te sztuczne inteligencje i technologie troszeczkę wygryzają ten rynek. I bardzo dużo już jest zleceń przejmowanych przez właśnie tak zwane boty, więc coraz mniej jest tych tłumaczeń takich komercyjnych. Ja o takich mówię, nie mówię tutaj o jakichś prawniczych, przysięgłych i tak dalej, bo ja nie jestem tłumaczem przysięgłym. Więc jest tego coraz mniej, aczkolwiek również jeszcze się zdarzają takie tłumaczenia. Z reguły są to tłumaczenia z branży kosmetycznej. Bardzo często instrukcje obsługi, jakieś gry planszowe. Zdarzało mi się tłumaczyć właśnie instrukcje do gier, więc takie rzeczy. A jeśli chodzi o nauczanie, to bardzo różnie. Mam uczniów i mamy, które tutaj przyjechały właśnie do mężów, które nie znają języka, bardzo by chciały się tutaj jakoś odnaleźć, więc przychodzą do mnie na lekcje i korepetycje dla uczniów, którzy mają język francuski w szkole. No ale średnio im to tam wychodzi, więc ja im pomagam w tym. Również ludzie, którzy pracują, jakiś bardziej biznesowy język również wchodzi w grę, więc bardzo różnie to jest spersonalizowane i dostosowane do ucznia. Wszystko to, co ja robię, tak to wygląda mniej więcej w skrócie. A czy tłumaczenie to nudna praca? Wręcz przeciwnie, powiedziałabym. Nie, właśnie nie. To jest bardzo praca wdzięczna i niewdzięczna zarazem, dlatego że jeden dany tekst można przetłumaczyć na wiele różnych sposobów. Trzeba wybrać najbardziej adekwatną wersję, która będzie odpowiadała temu tekstowi źródłowemu, co jest bardzo, bardzo ciężkie i czasami bywa frustrujące, ale da się znaleźć rozwiązanie i myślę, że to jest bardzo ciekawa praca. To nie jest nudna praca, na pewno nie. A kto się do ciebie najczęściej na te lekcje zgłasza? Najczęściej to nie mogę powiedzieć, że mam jakąś tutaj grupę docelową, która tutaj rządzi i dominuje u mnie. Myślę, że to jest tak pół na pół. Właśnie uczniowie, dzieciaki, które mają problemy w szkole z językiem, również właśnie te mamy przede wszystkim, które tutaj przyjechały, czy do Francji, czy do Szwajcarii, ale także właśnie osoby, które pracują w korporacjach i potrzebują języka francuskiego do swojej pracy, więc
też ludzie, którzy potrzebują po prostu komunikować się w tym języku w swojej pracy, więc głównie takie trzy targety, można to tak nazwać, które się tutaj u mnie przewijają najczęściej. A dlaczego zdecydowałaś się zostać tłumaczem? To też nie jest tak, że ja się zdecydowałam zostać tłumaczem. W ogóle tłumacz jako tako, jako zawód jest regulowany tylko w kwestii tłumacza przysięgłego. Tylko tak to wygląda. Ja nie jestem tłumaczem przysięgłym, więc nazywam się tłumaczem dlatego, że mam jakąś praktykę. Jestem filologiem z wykształcenia, jestem po studiach magisterskich w Toruniu, więc ja nazywam się tłumaczem dlatego, że mam taką praktykę i tłumaczę i to po prostu się wiąże z tym, że ja ten język znam i używam go w swojej pracy na co dzień. To tak naprawdę to jest wszystko kwestią, no, przypadku, musiałabym powiedzieć, że to jest przypadek tak naprawdę. To wszystko, co ja robię, to jest wszystko kwestia przypadku, bo tak naprawdę, kiedy zaczynałam studia, to ja całkiem inny kierunek obrałam. Ja studiowałam na początku europeistykę na Wydziale Prawa i Administracji też w Toruniu. Ale po 1,5 roku ja stwierdziłam, że to kompletnie nie dla mnie jest i zdecydowałam się aplikować właśnie na tą filologię. Dostałam się, no i tak to wyszło, że skończyłam te studia, spodobało mi się, więc, no, więc działam tak naprawdę na polu, że uczę i tłumaczę zarazem. Tak naprawdę specjalizacją moją jest specjalizacja nauczycielska i ogólna. Właściwie dlaczego też nie było wyboru za specjalnie, bo nie było specjalizacji tłumaczeniowej u mnie na wydziale i myślę, że nie wiem, czy Uniwersytet Śląski, z tego co kojarzę, ma taką specjalizację. Warszawa pewnie też, ale takie mniejsze miasta, uniwersytety niestety nie mają takich specjalizacji, bo nie ma zwyczajnie kadry. Więc tak to wygląda, takie są realia. Przejdźmy do Twojej miejscowości. Możesz powiedzieć, jakie są tam atrakcje i zabytki? O, atrakcje to za bardzo. Atrakcje może są, zabytków nie ma, dlatego że to jest wieś licząca sobie 300 mieszkańców. To jest bardzo, bardzo mała wioska. Więc tutaj jedynym zabytkiem, jaki jest, to jest kościół średniowieczny, który się zachował w całości. Jest bardzo piękny i urokliwy. W ogóle miasteczko jest Owernia sama w sobie i te wszystkie małe miejscowości, wioski, to można porównać do po prostu średniowiecza. Tutaj się czas zatrzymał i ja jak tutaj pierwszy raz przyjechałam, to po prostu czułam, jakbym się przeniosła w czasie i to dosłownie. I tak to tutaj wygląda, więc dla mnie całe tutaj te tereny to jest jeden wielki zabytek. Tu jest po prostu przepięknie. Jak ktoś lubi i interesuje się średniowieczem, to na pewno tutaj znajdzie coś dla siebie. Co do atrakcji, to jeszcze właśnie moi sąsiedzi współtworzą stowarzyszenie, które organizuje różne tutaj przedsięwzięcia i teraz takie najświeższe i największe to będzie Fête du Médiéval, czyli takie święto średniowiecza, które będzie właśnie u nas organizowane, więc coś dla fanów takich zamierzchłych czasów, odległych, to tutaj może śmiało przyjechać i na pewno się nie zawiedzie, bo to będzie bardzo, bardzo duża impreza. Możesz powiedzieć, jak taka impreza wygląda? To dopiero się okaże, dlatego że ja jestem tutaj dopiero od roku, więc jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale zza kulis już tak to, co mi sąsiad opowiada, no to będzie bardzo duże wydarzenie. Będą goście zaproszeni z całej Europy, którzy interesują się, są specjalistami w dziedzinie właśnie średniowiecza, walk, jakichś zakonów i tak dalej, więc taki mini Grunwald tutaj się odbędzie. Może nie będzie żadnych, jak to pod Grunwaldem się organizuje, tych wszystkich reprodukcji scen, tak to się chyba mówi, brakuje mi słowa. W każdym razie będzie to raczej na zasadzie takich opowiadań, będą różni eksperci, którzy będą mieli swoje bloki tematyczne, będą na pewno tak zwane marsze, czyli rynki związane, powystawiane różne stoiska, pewnie z mieczami, z garnkami, wszystko z naczyniami, wszystko co związane ze średniowieczem, więc takie rzeczy. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Ja również zaczęłam niedawno prowadzić swoje media społecznościowe. No, tak mnie znalazłaś, prawda? Na Facebooku. Tam Tak. często wrzucam różne ciekawostki z miejsc, w których jestem. I również na TikToku się tam udzielam. A tam średnio mi tam idzie, ale jak ktoś chce, to może mnie podejrzeć. Ola z Owerni. Tam mogę dać później komentarz pod tym filmem naszym. Ale co ja chciałam powiedzieć, że na pewno zrobię jakąś relację z tego święta.
Także można to tam będzie zobaczyć. Zawsze coś opowiem, coś pokażę, więc można mnie śledzić też. Wkleję twój link pod naszą audycją do TikToka. Dobrze. Dzięki. A powiedz coś o wygasłym wulkanie. A jaki wulkan masz na myśli? Bo tak naprawdę Owernia jako cały tutaj region stoi wygasłymi wulkanami. Osobiście byłam zwiedzać w tamtym roku wulkan Puy de Dôme i to jest w ogóle, to jest szczyt się tak nazywa i cały departament się tak nazywa. Ja należę do, moja wioska należy do tego departamentu. Jest to wulkan, wygasły wulkan, który ostatnią aktywność chyba odnotował jakieś 200 tysięcy lat temu, więc bardzo dawno, dawno temu, aż niewyobrażalne dla nas to są liczby. No piękne miejsce, można tam sobie wjechać kolejką, można sobie coś tam zjeść, widoki są przepiękne, można sobie latać na paralotni, jeżeli ktoś lubi, więc to jest wszystko tak zorganizowane, że turystycznie jest to bardzo, bardzo atrakcyjne. Byłam tam i to nie jest najwyższy szczyt tutaj z masywu centralnego, jeśli chodzi o wygasły wulkan. Najwyższy jest Puy de Sancy, tak mi się wydaje, i on ma, nie wydaje mi się, tak jest, i on ma około 1900 metrów ponad poziomem morza, więc to jest najwyższy szczyt tutaj z tego masywu. Jeszcze tam nie byłam, ale myślę, że się wybiorę i to już całkiem niedługo. Czy w Twojej miejscowości jacyś Polacy jeszcze mieszkają? Ja osobiście nie poznałam. Mój partner tak spotkał kiedyś starsze małżeństwo, ale oni już wyjeżdżali właśnie do Polski. Już byli na emeryturze, już tak po prostu chcieli wrócić do kraju. Ale z ciekawostek muszę powiedzieć, że tutaj mamy jeszcze sąsiadów jednych, którzy mieszkają, pomieszkują właściwie tutaj, to mają taki drugi dom i przyjeżdżają na wakacje. I co się okazało, że ich synowa to jest Polka, którą właśnie ostatnio tutaj poznałam podczas święta myśliwych, które też było właśnie organizowane u nas w wiosce. Był obiad, były sztuczne ognie, była duża feta, więc a propos jeszcze atrakcji, to właśnie bardzo często są jakieś organizowane tego typu rzeczy. Bardzo dużo jest tutaj myśliwych. No, z racji tego, że tu są lasy przede wszystkim dookoła, lasy, góry, doliny, jeziora, strumyki, więc co tutaj robić, prawda? No, także poznałam tutaj jedną Polkę, ale ona jest spod Paryża. A jaki jest tam klimat? O, klimat jest zmienny, jak to w górach. Teraz jest bardzo gorąco, są upały straszne. Wczoraj myślałam, że będzie burza, ale niestety się przeliczyłam. Rano potrafi być nawet 0 stopni, a w dzień ponad 20, więc jest duża rozbieżność. My mieszkamy na samej górze, że tak powiem, tutaj w tym terenie, na ponad 1000 metrów, tu jest 1100, coś takiego, więc u nas jest stosunkowo najchłodniej, jeżeli zjedziemy sobie do miasteczka troszeczkę niżej, jakieś 20 kilometrów w dół zjedziemy, to już ta temperatura jest zdecydowanie wyższa. No nawet 5-6 stopni to jest bardzo dużo, zwłaszcza kiedy są mrozy, bo zimy też są tutaj białe, długie, no i mroźne. Tak jak, to właściwie tak jak być powinno. Latem gorąco, zimą zimno. Klimat jest bardzo, dla mnie jest sprzyjający. Jest świeże powietrze, nie ma tutaj ruchu, no jak to na wsi, nie? Olu, malujesz też obrazy, tak? No tak, A też. możesz powiedzieć jakie? Ojej, ja maluję to, co mi w duszy gra. Wszystko tak naprawdę. Nie wiem tutaj, czy to widać. Tu akurat mam jeden portret. To jest tutaj z mojej rodziny dziewczyna. Tutaj z tyłu mam Gdynię. To jest obraz na zamówienie, który będę wysyłała do Polski. No wszystko maluję tak naprawdę. Wszystko. Wszystko, ale bardzo, bardzo lubię taki styl z pazurem. Może niekoniecznie mój jest z pazurem, to nie mnie oceniać, ale ja jestem dość charakterna, chociaż się wyciszam tutaj. Ale lubię ekspresjonistyczne malarstwo, fowistyczne, futurystyczne, no hiperrealizm, realizm, jeszcze pół biedy, ale to nie moje klimaty. Ja lubię, kiedy widać to coś po prostu w obrazach, które ktoś tworzy. Artysta, czy po prostu ktoś, kto lubi to robić, robi to z sercem, z pasją, to jest dla mnie najważniejsze. Ja sama studiowałam krytykę artystyczną, więc ja trochę na teorii też się znam, ale to musi płynąć, to musi wypływać z danego człowieka po prostu. To jest najważniejsze w tym, co ja robię i w
tego, czego ja szukam, to jest zawsze człowiek drugi musi przemawiać przez to, co ktoś robi. A twój ulubiony kolor? Kolor to zielony. Chyba tak mnie tutaj pociągnęło też w tą stronę, dlatego że w tę stronę, że tutaj jest dużo zieleni i ten zielony, to tak bez wahania mogę powiedzieć, że to jest zieleń. Każde odcienie zieleni, ale czerwień również na zasadzie kontrastu również. Tak, ale ta zieleń to jest to. A twój najlepszy obraz, który narysowałaś? Rysować to ja tak specjalnie w ogóle nie lubię. Malować, owszem, ale rysować to mnie to męczy. To jest bardzo ciężkie właściwie. Może nie tyle męczy. Ja tego nie czuję. Dla mnie odwzorowanie, siedzenie, ślęczenie godzinami, żeby coś przerysować, jest pozbawione sensu, jest pozbawione tej iskry, tego czegoś właśnie. Więc ja rysować za specjalnie nie lubię. A jeżeli chodzi o obraz, który uważam za jakiś swój najlepszy. Nie wiem, nie ma takiego. Każdy obraz czegoś mnie nauczył, każdy obraz traktuję jako jakieś nowe wyzwanie, które prowadzi mnie w stronę rozwoju, co jest, uważam, najważniejszym jakimś celem człowieka w ogóle, już tak to zabrzmi jakoś patetycznie, ale w ogóle ten rozwój jest bardzo ważny i ja się na tym skupiam, żeby każdy mój obraz był lepszy od poprzedniego, ale zdarza się, że jest i gorszy, wiadomo, jak jest gorszy dzień. Na przykład tu mam taki portret mojej siostry, który jeszcze wisi, muszę go wysłać, będę go wysyłała teraz do Polski razem z tym obrazem, który jest za mną. To bardzo go lubię, a nawet mogę go zdjąć. Nie wiem, czy to będzie widać O, dobrze. widać, Tak. widać, To tak, jest moja widać zawsze. siostra i tutaj jak widać moje ulubione kolory, i zielony, i czerwony. Także no, lubię ten obraz bardzo, lubię. To jest w ogóle chyba mój drugi portret taki, do którego się przyłożyłam. Sobie siedzę tutaj, pracuję, robię to, co lubię i myślę, że to jest najważniejsze w ogóle w życiu, żeby robić to, co się lubi i tak zawsze uczciwie, z chęcią i zawsze to jest fajnie i miło. Żeby wszystkim było lepiej, po prostu. A czy jako cudzoziemka spotykasz się z nieufnością? Tutaj to wręcz przeciwnie, jak my się przeprowadziliśmy, to nasza sąsiadka tam, nie mówię, że na drugi dzień, ale tak jakoś na następny tydzień, od kiedy my tutaj już byliśmy, przyszła do nas przywitać się, opowiedzieć coś o sobie. Pracuje akurat w szkole, jest tutaj taką. W polsku to by był taki pedagog, byśmy powiedzieli. Więc przywitała się z nami, zaprosiła nas do siebie. Także wręcz przeciwnie, ludzie są bardzo życzliwi tutaj. Chociaż stereotypy są takie, że Francuzi są hipokrytami. Ja tego nie odczułam osobiście, więc nie mogę nic takiego powiedzieć. Aczkolwiek jak mieszkałam w regionie tam paryskim, to ludzie są inni. To na pewno. To jest zupełnie coś innego. Bardziej nieufni, może tacy, nie są tacy przyjaźnie nastawieni. Tutaj to jest zupełnie coś innego. Ja się tu czuję bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie chwaląc oczywiście. Możesz powiedzieć coś o tych zamieszkach we Francji, co niedawno były? Masz na myśli te zamieszki, które tam w Paryżu się odbywały, Tak. tak? Szczerze ci powiem, że ja nie śledzę w ogóle telewizji, mediów żadnych. Ja jestem wyłączona od telewizora i wszystkim to polecam bardzo serdecznie. To jest zdrowe dla naszej higieny umysłowej. Więc ja telewizji nie oglądam, nie jestem na bieżąco. Mam kuzynkę w regionie paryskim i ona mi mówiła, z tego co ona mi mówiła, były faktycznie jakieś blokady dróg, nie jeździły pociągi i takie rzeczy, ale czy to tak faktycznie wygląda, jak to przedstawiają media głównego nurtu? Powątpiewam, bardzo powątpiewam, ale jeszcze właśnie jak były te zamieszki wcześniej, strajkowały chyba służby związane z utylizacją odpadów, było coś takiego całkiem niedawno i ja w tym czasie byłam w Paryżu, no i jakoś przeżyłam, nic mi się nie stało, nie było jakiejś tragedii na ulicach, na drogach, więc ja uważam, że trzeba to wszystko, na to wszystko, co podają media, brać dużą poprawkę, a najlepiej wyłączyć telewizor. Olu, a czy to tylko chodziło o tego poszczelonego chłopaka w tym wszystkim?
Ja myślę, że to w ogóle to jest polityka już, to jest to dla mnie, jak dla mnie, to jest zasłona dymna na jakieś pewnie grubsze sprawy, które się dzieją zakulisowo. To po prostu była zawleczka wyciągnięta z jakiegoś granatu, coś to miało przykryć, nie wiem co, bo tak jak mówię, ja się polityką interesowałam, dlatego też wybrałam studia, jakie wybrałam na początku swojej kariery, w cudzysłowie, o których wcześniej wspomniałam, ale później się bardzo szybko z tego wyleczyłam. Polityka to jest bagno, do którego ja nie mam zamiaru tam dawać Przyznaję ci sznura. rację, 100%. No, także rozumiesz mnie, cieszę się. No i ja się naprawdę tym nie zajmuję. Wiesz, ja się nie zajmuję rzeczami, na które ja nie mam wpływu. Nie angażuję się w to emocjonalnie, nie oddaję temu swojej energii. To jest bez sensu. To jest kompletnie pozbawione sensu. Lepiej skupić się na sobie, robić to, co się lubi, to, co się kocha, to, co nas rozwija, to, co nam sprawia radość, a nie się stresować, frustrować, że gdzieś jakaś bomba wybuchnie albo coś komuś spadnie na głowę. No, co ma być, to będzie. Przyciągamy też swoimi myślami pewne rzeczy, to jest fizyka kwantowa nawet, więc no, powinniśmy się skupić na sobie. To jest najważniejsze. No bo też powinno się troszkę polityką interesować, bo jak nie będziemy się interesować, to polityka się nami zainteresuje. Już się zainteresowała przez te 3 lata, co mieliśmy. Tak, zgadza się, ale właśnie pytanie należałoby odwrócić, czy my potrzebujemy ich, czy oni potrzebują nas. Ja uważam, że tak naprawdę ja nie potrzebuję chodzić do urzędów, a tak zeszłyśmy w ogóle na temat taki znaczy kontrowersyjny, niepoprawny politycznie może. I też ja bardzo, jakby to powiedzieć, unikam tych tematów, dlatego że wiem, że to nic dobrego nie przynosi. W tym znaczeniu, czy ja pójdę, zagłosuję na tego, czy na tamtego, to jest bez znaczenia tak naprawdę, bo każdy, kto sobie przemyśli pewne sprawy, czy to jest normalne, że my idziemy na wybory, stawiamy krzyżyk, wrzucamy tą kartkę z tym krzyżykiem do urny i tak naprawdę nie wiemy, co się dalej z tym wszystkim dzieje. Dla porównania, pójdziemy na pocztę, mamy list z zapoleceniem odbioru, właśnie do odbioru. Musimy podpisać czytelnie w kwadraciku i pani na poczcie musi to dokładnie sprawdzić, czy dobrze tam podpisałaś i żeby ten list otrzymać. Czy to nie daje nam do myślenia? Czy wybory nie powinny być, czy głosowanie nie powinno być imienne, czy z wglądem kilkuletnim do tych akt tak naprawdę, do tych kart do głosowania, czy to nie powinno być uregulowane? Dla mnie wybory teraz, w ogóle, zawsze, to jest po prostu fałszerstwo, takie legalne w cudzysłowie fałszerstwo. Tak naprawdę na kogo nie zagłosujesz, to oni tak zrobią z tym, co będą chcieli. Więc nie wiem, ludzie, którzy tego będą słuchać, pewnie pomyślą, że jestem jakaś odklejona, ale Nie, no. wiele ludzi myśli tak samo jak i ty. Bo ja No, mam akurat nadzieję, mam nadzieję. interesuję się troszkę polityką, to wiem. Także ja mogę powiedzieć, że ja naprawdę byłam zaangażowana. Jak mieszkałam w Paryżu, to ja potrafiłam pojechać 30 kilometrów do najbliższego lokalu wyborczego, żeby zagłosować wówczas na Kukiza, który startował w wyborach prezydenckich. Jeszcze 3 lata czy 4 lata temu, jak Krzysztof Bosak startował na prezydenta, to kleiłam plakaty u siebie na balkonie w Polsce, jeszcze jak byłam. I jak sobie teraz o tym myślę, to mi jest po prostu, nie wiem, ja byłam w jakimś totalnym amoku. Wszystko jest kontrolowane. Naprawdę, jeżeli coś możemy zmienić, to tak naprawdę to, żeby zacząć od siebie, skupić się na sobie, budować jakieś małe społeczności lokalnie, żeby te dzieci nasze kochane, które są bezbronne, chronić, jak tylko to jest możliwe, i na tym się skupić, działać lokalnie. Naprawdę lokalnie działać, bo powszechne wybory to jest po prostu dziel i rządź od lat. I tylko tyle. Nic się nie zmieni. Kto logicznie myśli i spojrzy sobie wstecz, czy coś się zmieniło na przestrzeni, chociażby od tej komuny, no, czy coś się zmieniło? No, dobra, ja w komunie nie żyłam i ktoś mi zarzuci, dobra, psza gówniara, opowiada o komunie, się wypowiada, nie ma pojęcia. Owszem, nie żyłam, nie byłam, ale żyję teraz. Dlaczego też ja tutaj Ja jestem? żyłam, nic się nie zmieniło. No, może na gorsze, zależy w której dziedzinie, w którym aspekcie, ale naprawdę, jak ja jeszcze mam porównać na przykład ceny życia tutaj, koszty życia we Francji i w Polsce, może koszty są podobne, ale te zarobki są też inne. To w ogóle jest inne życie. To jest.
To jest po prostu inne życie. My jesteśmy naprawdę w Polsce i to nie jest jakieś wyolbrzymienie, no gnębieni, po prostu gnębieni na każdym polu. I to nie jest wymysł. Naprawdę ciężką pracą w Polsce to tylko garba się można dorobić i wyroku jeszcze przy okazji najlepiej. No. Bo mówią, Konfederacja teraz startuje, ale jak Konfederacja wygra, to przystąpi z koalicją do PiS-u. To jest w ogóle nie, dla mnie, ja uważam, że to jest wszystko tak już ustalone, sterowane, że oni nie dopuszczą obcych do koryta. No oni nie dopuszczą, to w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby oni opuścili obcych do koryta. Ja mam bardzo poglądy wolnościowe, bardzo wolnościowe, najbardziej jak to tylko jest możliwe i jak były czasy te jeszcze całkiem niedawne, już wszyscy zapomnieli o tym śmiertelnym wirusie, który dziesiątkował ludzi. I jak ja po prostu byłam bardzo anty, bardzo, bardzo anty i wiem, że słusznie. Dzisiaj to już w ogóle się potwierdza i ci co się dali nabrać, to chyba się pukają w A ty się głowę przez pół szczepiłaś? ciała. Bo ja nie. No nie, absolutnie, absolutnie nie, 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 nie. I żyję, widzisz? I nawet nie miałam COVID-a. No, A ci, co także tak. poszczepili się, wiesz, ilu ludzi umarło, No, zachorowało na wylewy? słyszałam i też mam kontakt z ludźmi, sama się bardzo w tym temacie udzielałam i grupę na Facebooku do tej pory jeszcze tam prowadzę już troszeczkę mnie z mniejszą aktywnością, dlatego że temat jakby umarł śmiercią naturalną, aczkolwiek dzięki temu w cudzysłowie mam tak algorytmy te internetowe spartaczone, że ja się nigdzie nie mogę przebić z tym moim językiem nawet, czy tutaj z tymi miejscami, które pokazuję, więc ja już się z tym pogodziłam, ale robię swoje i tyle, no tak to wygląda, takie są realia. Ale żeśmy zeszły na tematy, po prostu No nie właśnie. spodziewałam się zupełnie, no ale tak jest. No dobrze, powiedziałyśmy prawdę. Olu, przejdźmy do kuchni jeszcze francuskiej. Porozmawiajmy o żabach, ślimakach. Żabi kudek nie jadłam, ślimaki miałam okazję, ale jak tylko chwyciłam chyba na widelec wtedy, to od razu mi jakoś ześlizgnął się i też nie, po prostu to nie moje zupełnie są klimaty. Z jedynych rzeczy takich egzotycznych, powiedzmy w cudzysłowie, których próbowałam i którymi Francuzi się zajadają, to są małże, ale tylko raz i to tylko też tak po prostu z grzeczności, w sumie, znaczy z grzeczności, nawet nie z grzeczności, no spróbowałam, bo byłam ciekawa, ale to nie moje klimaty. Nie, nie, nie. Aczkolwiek Francuzi faktycznie bardzo lubią owoce morza ogólnie, ostrygi, właśnie te małże, ośmiorniczki, to oni to bardzo lubią. Żabie udka, nie wiem, ja osobiście, ja tak jak z Francuzami przebywam, tak jeszcze nie widziałam, że oni się tutaj żabie. To też troszeczkę w formie już funkcjonuje mitu, a na dań można spotkać te żabie udka. Ja osobiście nie jadłam. Podobno jak kurczak trochę smakuje. No, ale z tego, co tutaj bardzo lubię, no to sery, z serami Francja stoi, pyszne sery. Na pewno do serów jest obowiązkowe wino, którego ja nie piję, w ogóle nie piję alkoholu, już unikam jak ognia, dlatego że po prostu tak postanowiłam, że nie piję i tego się trzymam. Oczywiście nie mówię, że ja nigdy nie piłam alkoholu, bo to był wymysł totalny, ale uważam, że alkohol to też jest kolejne źródło wszelkiego zła na tym świecie, więc unikam. No Co wszystko do jest dla kuchni. ludzi, tylko dla mądrych. Jak w granicach, Tak, no to zgadza się. można pić. Można pić, ale po co? No, alkohol tak naprawdę to jest trucizna. No, w każdej ilości to jest trucizna. No, nie mówię jakieś nalewki prozdrowotne i tak dalej, aczkolwiek ja sama też się interesuję ziołami trochę i wszelkie nalewki, które są na bazie alkoholu, nawet mi nie służą. Po prostu, nie wiem, mój organizm to odrzuca i ja słucham swojego ciała, swojego organizmu i on mi mówi, że to nie jest dla mnie, więc ja tego się wystrzegam. Jak coś mi nie służy, to ja tego po prostu unikam. Więc tak, ale tak jak mówisz, oczywiście wszystko jest dla ludzi. Tak, ale jeszcze do tej kuchni, wracając, to kuchnia francuska tak naprawdę, ta starofrancuska, tak porównując do polskiej, to się wiele nie różni, bo jest tłusto, jest dużo ziemniaków i dużo mięs, także dużo cebuli, także tak to wygląda. No, taka starofrancuska kuchnia bardzo jest podobna do polskiej. Ja nie mówię, że dania są identyczne, ale że jest tłusta. Tak.
Olu, dziękuję Ci, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję bardzo i to ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że coś z tego wypłynie dobrego. No i co? Może do następnego.